Hello, wszystkim kanale, dzisiaj jest kolejny odcineczek i dzisiaj po prostu wam pokażę tą galerię tutaj za mną. Ta galeria jest ogromna, więc zapraszam was do oglądania. Na początku zobaczcie proszę tylko łapkę w górę i subika. Ten odcinek będzie prawdopodobnie montowany przez kilka montażystów. Będzie, bo to jest jakby taki odcinek, bo właśnie zrobiłem ogłoszenie, kto chce być jakby moim montażystą, grafikiem i tak dalej. I jakby na montażystę się tam zgłosiło kilka osób. I po prostu te osoby wszystkie będą montować ten film, jakiś drugi. Ten drugi prawdopodobnie będzie z Bedwarsu, który jakby nagram już po tym filmiku. Więc co? Dzisiaj po prostu wam pokażę galerię. Teraz się znajdujemy na spawnie. Zapraszam was na serwer. Jeśli chcecie mieć IP serwera, to macie IP w Discordzie, na moim Discordzie. Macie Discord, link do Discorda w opisie. I tak. I dobra, chyba możemy już przenosić, już przechodzić do odcineczka i powiedzmy sobie dzisiaj, no nie, dam wam prób 13 lajkaczów, jutro wjeżdża kolejny odcineczek. Nie, napiszcie, czy chcecie z serwera, czy z Bedwarsu, czy ze Skywarsów, bo też mi pisaliście, że chcecie z Skywarsy. Więc no, więc lecimy. Więc do galerii z przodu, bo tutaj jest jakby przód galerii, są trzy wejścia. Jest jakby, jest to, widzicie, tutaj takie, że się idzie i tak dalej. W ogóle tutaj musimy dobudować. Bo tutaj jak ktoś to budował, to najwyraźniej zapomniał, że trzeba jakoś wejść. Dobra, dobra. Galeria była budowana oczywiście wszystko na survivalu, znaczy no na game modzie był budowany ten dach, ale no po prostu uznajmy to jako survivala. Tak, uznajmy to jako survivala XD. I popatrzcie, tylko tutaj sobie dobudujmy kurde jakieś, wiecie, różne rzeczy. Napiszę w ogóle co chcecie, żeby był lepszy w odcinkach. Jeśli chcecie ze mną nagrać jakieś odcineczki, to zapraszam. I dobra, więc jak widzicie, tutaj jest ścieżka i tutaj tą pierwszą ścieżką da się dojść. Da się wyjść o tędy i tutaj da się też wejść tędy, o tędy dokładnie. Ale to jest prędzej wyjście z galerii, a nie wejście. Więc pójdźmy sobie tędy, to jest chyba takie najbardziej oficjalne wejście. Więc jak widzicie, tutaj to jest przód galerii, jest tak ładnie zabudowana, będziecie mieć bardzo ładnego screena. Więc co? Więc lecimy do galerii. Dobra, więc tutaj co widzimy w pierwszej galerii, na pewno są beacony, widzimy. Jest bardzo ładnie tutaj obudowana i dobra, tak właśnie wygląda galeria, będziemy chodzić sobie po sklepach. Tutaj jest pierwszy sklep, tutaj znaczy jest sklep jeden. I tutaj po prostu są różne ity, różne osoby sprzedają różne ipy, w ogóle kto to folik. Folik został zbadowany, więc według usunę ze sklepy za przeklinanie, więc no proszę nie łamać regulaminu, są banana, to na edycję. Więc no tutaj są moje perły, ale nikt ich nie kupił, bo trochę drogie są, bo jest jakby ekspiarka Endermanów, więc no. No tak średnio to działa jakby i tutaj jak widzicie jest tu wyjście i no i tak to właśnie jest. Tutaj ten sobie liście, po prostu żeby zwrócić bardziej uwagę jakby tutaj na te rzeczy. Fajne, że są te efekty beaconów. Beacony są normalnie jakby zrobione, nie z Creative'a, tylko z Survival'a. Bo nie chciałem dawać jakby tego z Creative'a, chciałem, żeby jednak trochę się gracze wyszylili, jak budowali tą galerię. Tutaj mamy kolejny sklep, widzicie, tutaj są 4 perły za 15, o to drogo kurde ma Filipek. Widzicie, tutaj można kupić, to są różne rzeczy do pranków, jak o to mówił Filipek. To jest jakiś sklep prank, więc tutaj jest pana Filipka, taki wiecie, taki ładny. Tutaj jest po prostu admin shop, tutaj można sprzedać rzeczy. Widzicie, tutaj za 3 dolce, to za 6, to za 6, tutaj za 5 dolców i tutaj za dychę. Tutaj za dychę, bo jednak piasek szybko się kopie, tylko trzeba go przepalić. A tutaj za 5, bo praktycznie od razu odrasta wełna na owcach, więc jak się powiedzmy ma ich tam 100 czy 200, to po prostu bardzo szybko wyjdzie. Potem można tutaj sobie kupić w jednym shopie powiedzmy 16 dzieksów za 300. Wcześniej po prostu było jakby wcześniej było 11 dzieksów za 1000, więc dużo lepsza oferta jest. Shulker box trzeciego są 500, to teraz 249. Żelazo kosztuje tyle, ile samo kosztowało wcześniej. Tutaj było 120 drewna za 200 dolków, a teraz jest 100 za 30, więc naprawdę staniało wszystko. I normalnie tutaj było 64 ty za 100, a teraz jest 64 jakby strzały za 16, a nie za 100, tak jak wcześniej. Tutaj widzicie, są takie bardzo ładne te, jak to się nazywa, nie fontanny, tylko wiecie, takie małe jeziorka. Tylko tutaj rybek by pasowało, ale rybki się bogują, jak nikt nie gra i jakby znikają. Tutaj jest bardzo ładnie to jakby zaaranżowane, o tutaj jak widzicie, takie ładne klapy, tu.
Tutaj jest kolejny sklep chyba Filipka, jak się nie mylę, tylko nie jest pusty z tego co wiem. Znaczy nie pamiętam już kto to budował. Widzicie, tutaj jest Filipek, jak jesteście nowi na serwerze, no teoretycznie można określić sklepik z. Tak, można, nie wolno określić, ale teoretycznie mówię. Tutaj miał być chyba jakiś inny sklep, ale no nie został dokończony, tylko nowy tam powstał. Pana Filipka sklepik. A i tutaj w ogóle mają bardzo fajne bardzo tutaj mają taką fajną, widzicie taką ładne to wszystko, a tam dalej widzicie mają jakąś farm i tak dalej. Ja się tutaj przywitam z nowym graciem. Dobra. Idźmy tutaj dalej, kolejne jeziorko, bikony. Wiecie, po prostu dawały lepszy efekt na całą galerię. Tutaj jest mój sklep, już nieskończony od drugiego tygodnia, już drugi tydzień nieskończony, ale właśnie dzisiaj budowałem o to, tutaj ten tył budowałem, więc no, coś tam robię, no po prostu coś tam robię, jakby wiecie, nie za dużo, nie za mało, ale coś robię. I tutaj no, jakoś to idzie do przodu. Widzicie, tutaj jest dalej to, jeśli jak zostawicie tutaj powiedzmy, no nie wiem, jak zostawicie pod tym odcinkiem 15 łapek i pod następnym 20, to wam pokażę tutaj tą całą fajną fabrykę, naprawdę jest bardzo fajna, mi się bardzo podoba osobiście. Jeszcze być może... montowania. Właśnie nagrałem odcinek do zmontowania, więc spoko. Zobaczymy, kto jakby lepiej go zmontuje i prawdopodobnie kto najlepiej go zmontuje, to że powiedzmy tam, czy najlepsze prace będą i tego. Dobra, i tutaj widzicie, jest takie metro i dobra, galeria, widzicie, potem tutaj się prezentuje, tak, tutaj miało być budowane takie samo jak coś tutaj, ale no na razie jakby to powiedzieć, nasz technik znaczy, no, dopiero to było niedawno budowane, więc co. Dobra, TP, Radzik, Yukiko. Dobra, masz pan, masz tu trochę jedzonko, masz trochę dirta, masz szkło, masz jakiegoś kobla. Tak, masz, jestem bogaty, ja mogę ci dać jakiś, tak, trochę piasku, nie wiem, masz trochę terakoty. No, dobra, może już tyle mu starczy i dobra, dajmy mu połowę tego. Dobra, tutaj jest jakby jestem wzbroniony, nie wchodzić, ale jakby tutaj już normalnie powinno być gotowe. Więc w sumie to jest już gotowe, więc można to rozwalić teoretycznie. Bo tutaj pan Patrix zapomniał tego usunąć, bo to on jakby budował. I widzicie, tutaj jest taki bardzo ładny park, mi się bardzo podoba, widzicie, taki ładny, fajny park. Ja miałem pomysł i mówię to Patrixowi, jakby żeby tutaj zrobić taki ładny, wiecie, takie ładne przejście tutaj dookoła na tą drugą stronę i żeby tutaj było takie na polu, takie było widać. Żeby ten park był jakby z drugiej strony i żeby było tylko takie przejście zaokrąglone sami dotąd. Dobra, tutaj nie wiem co tutaj. A tutaj jest jakieś wejście do, nie wiem co to jest. Tutaj jest jakieś, nie wiem, jakieś pomieszczenie chyba techniczne lub coś w tym stylu. Więc dobra. To serwer survival. Tak. Dobra, o tym się mówi. Tak, teren budowy, tak. Dobra. Dobra, rozwalmy sobie to wszystko. Kurde, dobra, musimy sobie to całe rozwalić, bo wiecie, żeby tutaj już inni gracze się jakby nie bejtowali na to, więc no. W ogóle fajny tutaj jest ten efekt podskoku, bo to naprawdę pomaga, gdzie chcę. Dobra, napiszę mu, poczekaj, odcinek. Dobra, i tutaj widzicie, sklepy są, tutaj jest sklep pana Filipka też kolejny, pan Filipek jest bardzo bogaty, więc no, jest bogaty, ale też ma pełno sklepów, jakby ich tryharduje. Widzicie, można kupić bardzo fajne tutaj ity, więc no, tutaj, w ogóle skąd on to ma XD? Nie, skręciłem, tego nie ma, ale no, bardzo fajne ity. Nie wiem, tutaj kurde jakiś fajny sklep powstaje, widzicie, tu wszystko zapełnione, ale tutaj jeszcze nie, więc no. Tutaj jakby będzie jakiś Carrefour wielki, więc no. Kogo tutaj to są? O, Patrix, no co to ma? Czekajcie, nie, tak nie będzie, czekajcie. Shop Remove, muszę zrobić te Shop Remove, bo to jest z Game Moda wzięte, więc no.
To powinno być admin shop, a nie tutaj tak jak Patrick to zrobił. Jak chce pan coś zrobić, to proszę nie brać tego z kreatywa, tylko wziąć proszę. No, proszę nie szukiwać. I tutaj nie wiem kogo to jest sklep w sumie, nie czy kogo to jest sklep. A to jest sklep Wigy, więc no jakby ja mam tylko jeden sklep i to nieskończony XD. Więc aha, tutaj jest zabudowane, bo ostatnio właśnie jak tutaj byłem, to nie było tutaj dobudowanego tego sklepu ni tego. Nic, co tutaj myślę, że to będzie mój sklep ten i... A i te dwa w sumie sobie będą też moje. A tamte może komuś sprzedam ten żółty u góry. Bo tutaj jest taka fajna dolinka. Albo tutaj będę miał jakimś... tam, albo wiecie co, tam po prostu będę sprzedał tarkota, tutaj będę sprzedał jakieś inne fajne ity, więc no. Dzisiaj jest mało graczy i wczoraj był na serwerze, ale jest ich coraz więcej grają, więc zapraszam, bo teraz tu nagrywam już naprawdę w godzinach późnych i to myślę, że to po prostu przez to jakby nie ma graczy, bo to nagrywam już po 22.30, więc no. Jest 22.40, więc no. Wielkie dzięki za oglądanie, znaczy proszę łapę w górę, subika. No i co, zapraszam was na DC, gdzie macie po prostu IP serwera. Lecimy w ogóle sobie do galerii, kurde. Macie tam IP serwera. Macie tam po prostu IP serwera, jest fajna atmosfera, tam czysto rozmawiamy. Jest fajny bot muzyczny, wystarczy sobie wpisać wykrzyknik. No wiecie, takie... No wiecie, takie powiedzmy, jak jesteście źli, powiedzmy, jak się pisze, wiecie, taki wykrzyknik. Taka kreska z kropką na dole. Taka kreska z kropką na dole i powiedzmy P i tam dajcie powiedzmy jakiś tytuł jakiejś muzyki. Tylko nie dajcie powiedzmy prody i official music, tylko po prostu dajcie artystę i muzykę. I normalnie powinno wam po prostu wszystko dobrze działać. I tam bot po prostu odpala sobie jakąś muzykę i na przykład każdy będzie to słyszał. Tylko nie jestem pewien, czy każdy ma do tego permisję, ale jak nie ma, to ogarnę, no. I co jeszcze? I to w sumie tyle. Zapraszam was na mój drugi kanał, Dawid Lubiłowicz. Jest to trochę życia prędzej. Jest to życia, nie po prostu jakby z po prostu takiej, z takich gierek. Więc to będzie na tyle. Na dzisiaj więc wielkie dzięki za oglądanie. Wpadajcie na wszystkie social media. Na razie, pa!